Zapraszam bardzo mocno na relację z turnieju Kung Fu Cup na naszym ekranie. Prawdopodobnie najlepszy aktualnie Protoss na świecie, a przynajmniej jeden z dwóch, Hero z teamu Dragon Kaizi Gaming. No i z drugiej strony, obecnie z nim remisujący Piotr Spirit Walukiewicz, zawodnik teamu SciStorm Gaming, to oczywiście nasz polski teran. No i zobaczmy, czy będzie piękna niespodzianka, czy Spirit pokona Hero, wygra poprzednią mapę. Pierwszą przegrał, a ja dołączam do niego na mapę trzecią. No i jedno jest pewne, tutaj na pewno łatwo z Hero nie będzie, w zasadzie Hero jest oczywiście nadal faworytem, nawet jeżeli przegrywa mapy, to czasami to jest po prostu wynik jego lekkiego szaleństwa, bo to jest dość nieprzewidywalny i nieobliczalny zawodnik. Ja zobaczę jeszcze z ciekawości właśnie, jak mu tam ostatnio szło na Spirita, czy często ze sobą grali i tak dalej, i tak dalej. Ostatni raz, gdy się spotkali, a to w sumie było niedawno, jakieś 10-11 dni temu około, w szóstej edycji Kung Fu Cupa. Widzę, że Hero był w stanie wygrać. W sumie to trzy edycje temu, jeżeli chodzi o Kung Fu Cup. Hero był w stanie wygrać 2-0. No, można zanotować pewien progres, skoro udało się teraz mapę urwać, a może i nawet cały mecz się uda urwać. No, ale było 2-0 dla Hero, wcześniej 3-0 dla Hero, wcześniej 2-0 dla Spirita i znowu Hero wygrał dwukrotnie i raz Spirit. Czyli dwa zwycięstwa Spirita, 4 Hero, jeżeli chodzi o ich przeszłość turniejową. Spirit wygrał w jednym z turniejów Wardiego, Hero jeszcze zanotował zwycięstwo w jednym z turniejów Piga, australijskiego komentatora. Ale nie mieli na swoim koncie jakichś bardzo ważnych turniejów poza jednym, poza TSL-em 8. Team Liquid Star League 8, też miałem przyjemność go produkować, wtedy też się Hero spotkał ze Spiritem, no i wygrał Koreańczyk. Ale nie mają takiej wybitnie bogatej historii za sobą. Spirit ostatnimi czasy ma naprawdę przyzwoitą formę na Protossów. No jak to wielu teran. Spirit nie wysłał żadnego zwiadu. Hero teraz, można powiedzieć, że wysyła swojego zwiadowcę, więc też w zasadzie późno, bardzo późno, biegnie z lotu do bazy polskiego terana. No i szuka. Czy to już teraz, czy to już zaraz? Ale chyba będzie taka pierwsza mała konfrontacja. Na nieszczęście Spirita Zelota pozostaje niezauważony. Nie ma walki, nie ma przechwycenia. Dobra, Stargate zagrany przez Hero w jego pierwszej bazie, tutaj widać proby pracują. I teraz każdy w swoją stronę. Trochę mnie niepokoi fakt, że Spirit ma tutaj 4 SCV-ki, muła, który za bardzo nie pracuje. 4 SCV dosłownie stoją i nic nie robią. Ja rozumiem, że Spirit chce nimi tutaj pewnie wrócić do wydobycia, no ale mogły też chwilę popracować w pierwszej bazie. Więc no, ale dobra, jakoś to ogarnie, jakoś to wyklika. Jakoś to wszystko wróci, miejmy nadzieję na właściwe tory. No i teraz Cyklonem jeszcze trochę pogonił Adeptkę, która no już musi się wycofać, bo inaczej zostanie stracona. Podoba mi się w sumie ten początek, ten opening, ponieważ jeżeli gramy Feniksy, no to zazwyczaj one dobrze są kontrowane przez mocną ekonomię. Tą mocną ekonomią na pewno jest trzecia baza polskiego zawodnika. Trochę to przypomina sytuację, w której kiedyś na przykład Zergowie, w sumie teraz chyba też by tak było, ale kiedyś Zergowie po prostu kontrowali otwarcia Feniksowe, grając bardzo dużo dronek na zasadzie, dobra, może mi rozwalisz jakieś drony, ale będę mieć ich jeszcze dużo, dużo więcej, bo szybciej Zerg jest w stanie produkować, niż Protoss je niszczyć Feniksami. No i tutaj też tak powiedzmy, że trochę to wygląda, jeżeli chodzi o Terana, że jak się zrobi bardzo dużą ekonomię, to co z tego, że te Feniksy coś tam czasami klikną, jak Teran się jeszcze szybciej rozrośnie. Tutaj po prostu odpowiedzią jest jeszcze większa masa, jeszcze lepsza ekonomia. No i chyba to jest koniec tego Reapera, dokładnie tak. Te Feniksy wylatują na mapę. Mamy Starporta ze strony polskiego zawodnika. Co ciekawe, Spirit teraz zamiast robić na przykład drugiego Siege Tanka, jednak zdecydował się na Cyklona, no bo wie, że te Feniksy oczywiście są grane, że trzeba na nie uważać. No i niestety, ale jedna SCV zostanie przechwycona. Szkoda, że Spirit szybciej nie zareagował, bo może by ten Feniks padł, ale to musiałaby być natychmiastowa, idealna reakcja.
W naturalu jest tylko 4 marinów do obrony przed Feniksami. Ale może wystarczą. Raksów, dobrze. Odlatuje od prawej strony Hiro, jak widzimy. No i to w sumie powiedzmy, że na tym się powinny zakończyć te efekty Feniksów. Kolejne 3 raksy. Ciekawe, jak zbudował te koszary Spirit za swoją linią mineralną. Tak jakby chciał coś ukryć przed Protosem. O, i teraz przestawienie Orbitala. Nie wiem do końca, czy to potrzebne, do czego to potrzebne mu było. Raczej nie wylądował Orbitalem, bo się bał, że Feniksy lekko mu obiją ten budynek. To Feniksy za dużych obrażeń nie robią. Chociaż no też nie można zupełnie lekceważyć, bo cierpliwy to i kamień ugotuje. Dobra, Piotr zabezpiecza już powolutku swoją trzecią bazę. Tutaj jest Obserwer, super jakby go zauważył, wyskanował i zniszczył. Ale prawdopodobnie teraz był bardziej skupiony na Feniksach. No ale teraz, jak się już rozluźni, rozstawi tankami, no to właśnie może będzie potencjał. Hiro podchodzi i pamiętajmy, że no kurczę, nie ma wcale takich małych sił, tam są 2 Immortale. Polos też na pewno będzie pomagać. Teraz zmusza niektóre jednostki Piotra do powrotu Hiro i dzięki temu tych jednostek teraz nie ma tutaj na froncie, a tu właśnie za chwilę będzie atakował Protoss. Dostawia Gatewaya. No niebezpiecznie wygląda ten timing push, jak prawie wszystko, co robią Protossi koreańscy, a zwłaszcza Hiro. No i niestety, ale wprost na Siege Tanka już leci, sunie wręcz. Świetne podniesienie Siege Tanka, przez to bardzo mało obrażeń ma polski zawodnik. Kolejny Siege Tank niestety podniesiony idealnie przed salwą. 6 CV zniszczonych, Polak w tarapatach. No i Hiro może być chyba na razie zadowolony ze swojego ataku. Zaraz będzie przyzywać kolejne jednostki. No i udaremnił próbę zajęcia trzeciej bazy. I niestety, ale to było fantastyczne uderzenie. Niestety również ono się udało dlatego, że ten Obserwer nie został zniszczony, że nie było bunkra. I tak dalej. Szkoda. Szkoda wielka, ale ciężko było się przed tym obronić, naprawdę ciężko, tak jak na to patrzyłem, jak to rozgrywa Hiro, bardzo sprytnie. Okej, Obserwer odnaleziony, może teraz dokładnie o tym pomyślałem, może teraz warto polecić na kontratak, ale Hiro spryciarz już ma tutaj probę. Już jest gotowy cały na takie rzeczy. Może jednego Feniksa? Nie udało się go zniszczyć, może tego za to się uda. No dokładnie, Hiro się tu zagapił, a już nawet uznał, że dobra, wszystko mu jedno. No i teraz najciekawsza chyba chwila, najciekawsza konfrontacja. Spirit ma jednostki z obu stron. Chyba trzeba w to wjeżdżać, chyba nie ma wyjścia, no bo Feniksy zaraz wszystko będą podnosić i atakować i wszystko zniszczą. SCV zostały wyciągnięte, ale nie biorą udziału w batalii. Oj, Spirit, szalona trochę to batalia. No ale dobra, niezłe salwy w Kolosa, w Immortala. Raz jeszcze SCV ponownie wysyła Polak. Ale no nie wiem, nie mam przekonania, nie mam optymizmu w sobie za grosz, chociaż teraz Hiro jest przełamywany. No dawaj tego Kolosa. Czemu on tak długo tutaj ustał? Kolejnego też kliknie Spirit, niestety trochę z problemami, z trudnościami, ale jakoś powiedzmy, że poszło, no ale teraz w zasadzie stanął w takim miejscu bez odwrotu Spirit. Chyba musi po prostu konsekwentnie mocno atakować. Muły są zrzucane, SCV powracają do wydobycia, niektóre nawet nie brały udziału w tej walce, mimo że zostały do niej wyciągnięte. No i tym orbitalem pewnie trzeba by przelecieć. Ghost gra Polak. Niestety różnica w zaopatrzeniu nie jest na tyle duża, żeby mieć pewność, że jak Spirit zaatakuje, to wygra. Rozwala te proxy, rozwala te budynki. Hiro w dalszym ciągu buduje Feniksy. Mocne te jednostki. Koreańczyka. Chociaż też miejscami stoi trochę pewniej niż wydaje mi się, że powinien. A to by było niezłe, gdyby Spirit teraz mu wjechał w tę bazę. Ooo, zauważył potencjał Piotr. No i wchodzimy tego Kolosa, próbujemy. No ciężko będzie, bo zaloty oczywiście pilnują Kolosa i to dość dobrze. Nie chce się w to wtulić Spirit niechcący. No niestety ciężka pozycja polskiego zawodnika. Jak widzimy, on nawet już SCV-ek nie buduje, tylko wszystko inwestuje w ofensywę. Ofensywa, która no, z czasem może się ziści, ale to Hiro ma dużo większe wydobycie, a tym samym powinien mieć dużo większe oddziały, ale może Ghosty coś odmienią. Niestety MP nie trafia absolutnie nic. Polosy na wzniesieniu. Hiro jak biega, jak chodzi po tej mapie. Pewny siebie. No tego się boję. A jeszcze ta mina.
jeszcze stamina. Hiro, jak widzimy, wie, żeby nie walczyć, jeżeli nie musi, a przecież czas gra na jego korzyść, więc on będzie tylko opóźniał i opóźniał moment walki z korzyścią dla siebie. No i teraz już ma nawet większe liczby Koreańczyk. Ładne MP, widać, że siadło to na zelotów, na jednego kolosa również. No i teraz czy się uda jakoś szybko zniszczyć siły przeciwnika? Najpierw trzeba rozwalić zelotów, potem dopiero można zabrać się realnie za kolosy, chyba że wikingami. Może nieco inaczej, ale oj nie, to już są same mariny, to już nie. Niestety, no i jeszcze ta flanka od kolosa. Mocna, silna. No i Spirit niestety, ale nie jest w stanie pokonać Hiro. Nie dzisiaj, nie teraz. Uwierzyłem trochę, ale niestety. GG. Ale bardzo ładny timing push zrobił Hiro na tę wysuniętą trzecią bazę. No i Mortale, Kolos, Sentry, te podnoszenie właściwych siege tanków Feniksami. Mega dobrze to wykonał.